Dzień dobry. Porady z Porady, Grażyna się kłania. Witam Was bardzo wszystkich serdecznie, tych, co mnie oglądają od dłuższego czasu, albo tych, co dopiero zagościli na moim kanale. Witam Was również bardzo serdecznie i zapraszam do dzisiejszego odcinka, a będzie w nim mowa o poście i głodówce. Mamy teraz taki fajny czas, akurat przed Wielkanocą, gdzie w wierze katolickiej jest to czas postu, czas głodowania, ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam Wam powiedzieć o tym, że na pewno pamiętacie kiedyś, przynajmniej mój rocznik to na pewno pamięta, kiedy nasi rodzice czy nasi dziadkowie robili sobie zawsze post w piątek. W piątek w domu nie jadało się wędlin, kiełbasy czy na przykład mięsa i to były takie bardzo skromne jakieś posiłki. Niektórzy nawet w ogóle nie jedli w piątki. I co? I to było zbawienne dla naszego ciała, dla naszego organizmu, nie tylko dla duszy, słuchajcie, dla naszej sylwetki. Przede wszystkim dla naszego zdrowia. No i cóż, kurde, zapomnieliśmy o tym. Zapomnieliśmy o tym, jak dobroczynny może być dla naszego organizmu post. Ostatnio wpadła mi też w ręce fantastyczna książka Rudolfa Breuza, który leczy tak naprawdę, albo raczej leczył, bo już nie żyje facet, który leczył ludzi z nowotworów, z białaczki, tak naprawdę ze wszystkich chorób postem, głodówką. Słuchajcie, ja próbowałam zastosować tą głodówkę, przyznam się szczerze, kilka razy już zaczynałam. Jak to się niektórzy od poniedziałku odchudzają, czy rzucają od poniedziałku palenie, tak ja od każdego poniedziałku próbuję zacząć ten post i nie idzie mi, słuchajcie, po prostu jestem słaby już. Mam nadzieję, że Wy macie więcej siły w sobie i pomożecie mi w jakiś sposób też w tą dietę wejść, czy w ten post, bo ja jakoś nie mogę się przezwyciężyć. Natomiast możemy, słuchajcie, zaobserwować na przykład u zwierząt, co jest bardzo ciekawe, że one jak chorują, pomyślcie sami, to przestają jeść. Na przykład, nie wiem, mój pies akurat w tej chwili jest nawet chory, nie wiem co mu się stało, ale w ogóle od kilku dni nie je. Oczywiście ja mu daję święty spokój, bo wiem, że on się z tego wygrzebie i ta głodówka tylko dobrze mu zrobi. Ale inne zwierzęta również, kiedy są chore, po prostu nie chcą jeść. Małe dzieci też na przykład, jeżeli chorują, to nie mają apetytu, a mama wtedy na przymus coś mu tam pakuje do buzi, o jedz syneczku, czy tam jedz córeczko, a to dziecko się wykrzywia, bo nie chce jeść, bo po prostu źle się czuje, tak? I właśnie ten Rudolf Breuz, słuchajcie, on nie był lekarzem, bo w internecie krążą plotki, że to był lekarz. Nie, 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 on nie był lekarzem, był jakimś tam technikiem. W każdym razie Rudolf Breuz wymyślił dietę, tak zwaną głodówkę, gdzie można było tylko pić herbatę szałwiową, bo podobno kto pije szałwię, ten jest zdrowy. Herbatę, która była z ziół zrobiona na nerki, żeby oczyścić nerki, bo ten, kto choruje, to ma na pewno zanieczyszczone nerki. Oczywiście to jest twierdzenie Breuza, a nie moje. Nie jestem taka genialna. I Breuz również stwierdził, że wystarczy pić w ciągu dnia sok, który się robi z buraka, czarnej rzodkwi, marchwi. I ten po prostu sok jakby powinien wystarczać nam na głodówkę. Ale słuchajcie, to nie jest taka głodówka, że my sobie jeden dzień nie zjemy. U Rudolfa Breuza jest to głodówka 42 dni. Ponieważ on twierdził, że albo rak zażre ciebie, albo ty zażresz raka, a raczej on siebie sam. Czyli te 42 dni postu są bardzo, bardzo potrzebne do tego, żeby te komórki nowotworowe na przykład same się zeżarły. Breuz stwierdził również, że w ciągu tych 42 dni, oprócz tego oczywiście, słuchajcie, że chudniemy około 10 kg, 7-10 kg,
to jeszcze na dokładkę nie ma choroby, której by nie szło wyleczyć właśnie w ten sposób. Ja tej metody naprawdę nie stosowałam, więc nie chcę Wam tu zapewniać, że tak jest. Natomiast znalazłam wiele osób w internecie, które nagrywały to, w jaki sposób przechodziły przez ten post. Osób, które pokazywały swoje wyniki badań różnych wstrętnych chorób, na przykład białaczki, a później pokazywano po tym poście, znowu powracano do nowych badań laboratoryjnych i okazywało się, że nowotwór znikał jak za prysznięciem czarodziejskiej różdżki. Nie jestem w 100% tego pewna, ponieważ sama na sobie tego nie stosowałam. Może jeżeli ktoś jest, gdybym była ciężko chora i gdybym rzeczywiście cierpiała, czy miała w tej chwili jakieś bóle, to pewnie zrobiłabym tak, że desperacko rzuciłabym się w ten post. Niestety nie ma teraz nic, żadnych bóli, jestem po prostu zdrowa od dłuższego czasu. Nie choruję, nie biorę żadnych leków, więc trudno mi jest tak się przymusić do takiego przejścia na same soki i herbaty przez 42 dni na dokładkę. To jest strasznie, strasznie długo. Oczywiście znalazłam również w internecie taki tekst, że wystarczy 24 godziny nie jeść i rak sam siebie zżera. To nie jest prawda, to jest, wydaje mi się, że wiele osób, które chorują na nowotwór, to nie mają apetytu i nie jedzą. Więc to nie jest prawda, że tak po prostu to wszystko zniknie. Naprawdę trzeba się poświęcić. To jest czas od najmniej 21 dni do 42 dni, kiedy wszystko zaczyna się zmieniać. Ostatnio naukowcy, to znaczy może inaczej, oglądałam taki film naukowy, który pokazane było, jak wyglądają w laboratoriach szczury, które jedne szczury dostawały bardzo dużą chemię, chemię czerwoną, trzykrotną dawkę dozwoloną dla człowieka. Oczywiście były odżywiane normalnie i przyjmowały tą chemię. Druga część szczurów była na głodówce, czyli nie jadła 48 godzin wcześniej, zupełnie nic. I one też dostawały właśnie tą potrójną dawkę chemii. I słuchajcie, nie uwierzycie, te szczury, które były normalnie dokarmiane, tak jak zwykle, po prostu pozdychały wszystkie. Natomiast te szczury, które były, dostawały chemię, a przed tym były głodowane, czy na tej tak zwanej głodówce, przeżyły wszystkie. Ten film jest w internecie, można go sobie obejrzeć. Ja później na blogu podam Wam, gdzie można to zobaczyć. Chciałabym bardzo, że jeżeli Wy znacie jakieś metody postowania, głodowania, i Wam, na Was to w jakiś sposób pozytywnie wpływa, to bardzo bym chciała o odzew z Waszej strony, bo jestem bardzo ciekawa. Oczywiście nie te panie, które się odchudzają i chcą zrzucić ileś tam kilogramów, bo dieta taka odchudzająca nie za bardzo mnie interesuje. Interesuje mnie dieta i post, głodówka, która Wam pomogła wyleczyć czy wyjść z jakiejś tam choroby. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w ogóle, jeżeli chodzi o Rudolfa Breusa, tak naprawdę bardzo mało jest w internecie w języku polskim. Byłam zszokowana. Najwięcej jest po niemiecku, po czesku, po węgiersku, po angielsku oczywiście, ale po polsku tak naprawdę znalazłam chyba jakiś jeden skrypt pani Danieli. Pani Danieli Gąsieckiej. W PDF-ie można też na internecie znaleźć i sobie poczytać. Ona przepięknie, bardzo dokładnie, profesjonalnie opisuje wszystko to, jak Breus leczył ludzi i jak jemu się udało samemu wyjść z choroby nowotworowej. Zapraszam Was bardzo serdecznie do przeczytania tego, jeżeli ktoś z Was choruje ciężko, jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto ciężko choruje, to warto przeczytać, warto się poświęcić i może warto zrobić taki post czy taką dietę. Ja będę się starała
w ogóle jeden dzień w tygodniu nie jeść, tylko pić. Będę się... Ja wiem, powiecie, że nie dość, że mam taką dietę bez glutenu, laktozy, mleka i jeszcze innych rzeczy, ani mięsa, tylko warzywa i to też niektóre, a tu jeszcze w ogóle nie jeść. No słuchajcie, to nie robię tego, żeby oszczędzać kasę, ani żeby schudnąć. Robię to tylko po to, żeby być zdrowym. Zdaję sobie sprawę, co zalega w naszych jelitach, jak wygląda nasz organizm i przez jakie piekło przechodzimy, kiedy naprawdę po prostu się obżeramy, a przede wszystkim święta. Dlatego życzę Wam wesołych świąt wielkanocnych i żebyście się nie obżerali. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.